Możemy zacząć. Ok, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Natalia Szafran-Kozakowska i jestem specjalistką do spraw wspierania społeczności Wikimedia Polska. I ten bardzo długi tytuł oznacza w praktyce, że zajmuję się dbaniem o to, żeby wikipedyści byli szczęśliwi, zmotywowani, żeby im się chciało i żeby wzmacniać i budować tę najwspanialszą społeczność na świecie. Oprócz tego jestem wikipedystką. Zaczęłam edytować, nie powiem ile lat temu, ale zaczęłam edytować na studiach, ucząc się do egzaminu. Jak wiadomo, kiedy studenci się uczą, to szukają takich różnych sposobów, żeby tę naukę trochę uatrakcyjnić, a najlepiej odsunąć. Tak? Niektórzy sprzątają biurka, a jeszcze inni zaczynają edytować Wikipedię. No ja ucząc się do egzaminu odkryłam, że w Wikipedii nie ma hasła na jeden z tematów, który był potrzebny na egzaminie. Byłam tym bardzo zdziwiona, byłam ogromnie zaskoczona tym, że w Wikipedii czegoś nie ma, ale mój mąż, który wtedy się uczył ze mną, powiedział, słuchaj, ale z tego co ja pamiętam, to tu można coś dopisać. I dzielnie kliknął przycisk edytuj i wkroczyliśmy w ten świat Wikipedii, w którym jesteśmy do dzisiaj. Ja się na początku bardzo bałam i miałam takie poczucie, że to jest taka wielka, poważna strona, ta cała Wikipedia i pewnie coś kliknę i to się popsuje i nie będzie działało i wszyscy będą na mnie wściekli, bo zepsuję Wikipedię. Mogę Wam już z góry powiedzieć, że nie jest tak łatwo zepsuć Wikipedię, a informuję Was o tym, że się bałam, dlatego żebyście Wy się nie bali i żebyście Wy wkraczali w Wikipedię od razu jak do siebie. Teraz zajmuję się edytowaniem głównie haseł o kobietach kina niemego. To jest taki mój mały konik, odzyskiwanie wiedzy o kobietach, które gdzieś w toku historii kina zostały zapomniane, a robiły wspaniałe rzeczy, pierwszych operatorkach filmowych, producentkach, scenarzystkach, reżyserkach. Więc jeżeli traficie na takie hasła, to jest nieduże prawdopodobieństwo, że są moje. I ja Wam dzisiaj opowiem o Wikipedii, a konkretnie o takich jej, jak już Celina wspominała, najważniejszych zasadach. I to, czego ja bym chciała, to żebyście po tym, co powiem, już nigdy nie patrzyli na Wikipedię tak samo. Żebyście nie widzieli po prostu strony internetowej, na której są hasła encyklopedyczne, tylko wspaniały, ogromny, społeczny projekt tworzenia treści, który rządzi się swoimi prawami, w którym dzieją się rzeczy ciekawe i żebyście zmienili się nie tylko jako potencjalni edytorzy i edytorki, ale też jako czytelnicy Wikipedii. Pokażę Wam kulisy, strony, z której korzystacie. Ok, ja mam dla Was prezentację i mam nadzieję, że uda się ją wyświetlić, bo bardzo często jest tak, że się nie udaje, ale chyba się dzieje. Tak, dziup. Czy widzicie mój ekran? Trzeba kliknąć na drugą Natalię. Okej, okay, czyli widzicie, tylko to wy musicie kliknąć. Wspaniale. Okej, okay. Więc dlaczego w ogóle rozmowa o Wikipedii ma sens i dlaczego chcemy się w ogóle tutaj spotykać, żeby o niej mówić? Dlatego, że Wikipedia jest największym projektem edukacyjnym w dziejach ludzkości. To nie jest po prostu jakaś strona internetowa, to jest gigantyczne przedsięwzięcie, które obejmuje już ponad 45 milionów artykułów, które powstaje w 300 wersjach językowych i które jest nieustannie odwiedzane przez miliardy użytkowników. To jest tak, że gdybym was teraz poprosiła o to, żebyście mrugnęli, to w czasie, kiedy to zrobicie, do Wikipedii spłynie 6 tysięcy zapytań. Aż tyle. To oznacza, że potrzeba sięgnięcia po wiedzę, którą Wikipedia dostarcza, jest olbrzymia. Ale to są oczywiście tylko liczby i to są dane i to są fakty, ale za każdymi faktami, danymi liczbami kryją się prawdziwe historię. Ja najbardziej lubię historię o amerykańskim nastolatku, Jacku Andejce, który któregoś dnia zasiadł przed Wikipedią, żeby znaleźć informacje na temat konkretnego typu nowotworu. On szuka tych informacji dlatego, że był w żałobie. Całkiem niedawno zmarł przyjaciel jego rodziny i on próbował zrozumieć, co się stało, że do tej śmierci doszło, dlaczego ta diagnoza przyszła tak późno, czy można było temu zapobiec. I z Wikipedii dowiedział się, że testy na ten rodzaj nowotworu są stosunkowo drogie i nie do końca dostarczają szybko, sprawnych, dobrych wyników
i stąd właśnie choroba wykrywana jest dość późno. No i on przeczytał hasło, przeczytał je drugi raz, potem zjechał na dół hasła, zobaczył, że tam są źródła, przypisy, kliknął, przeczytał też te źródła i zagłębił się w ten temat i krok po kroku ze zwykłego nastolatka stał się nadal nastoletnim, ale już badaczem nowotworów i odkrył ten nastolatek inny sposób wykrywania tego rodzaju nowotworów. On w założeniu miał być mniej kosztowny i bardziej wiarygodny niż ten dotychczasowy. I chociaż Wikipedia anglojęzyczna sama wprost pisze, że ten test nie spełnił pokładanych w nim nadziei, to jednak stało się coś takiego, że ta iskra ciekawości połączona z natychmiastowym, łatwym dostępem do wiedzy doprowadziła do zmian życia tego nastolatka, do odkrycia czegoś. I ja bardzo lubię myśleć o tych wikipedystach i wikipedystkach, którzy tworzyli to hasło, do którego ten chłopak zajrzał. Dlatego, że wyobrażam sobie, że jak oni siadali, dopisywali dane ze źródeł, redagowali, poprawiali jakieś przecinki, jakieś liczby aktualizowali, to oni nie mieli najmniejszego pojęcia, do czego ta ich praca doprowadzi. I ja staram się jako wikipedystka za każdym razem, kiedy siadam przed Wikipedią i zaczynam pisać, mieć w głowie gdzieś tą perspektywę, że ja nie wiem, gdzie to, co daje ludziom, ich zaprowadzi i mam ogromną nadzieję, że potwiera okna w ich głowach i że oni zrobią z tym coś wspaniałego. Czasami pewnie nie, czasami po prostu, nie wiem, wygrają zakład ze znajomym, bo dowiedzą się czegoś o jakimś, bo dowiedzą się czegoś o czymś, zweryfikują jakiś fakt. Czasami po prostu zaspokoją własną ciekawość, ale w tych niektórych przypadkach ten impuls wiedzy może naprawdę doprowadzić nas daleko. Jest tak. Wikipedia skończyła niedawno 19 lat. To jest bardzo dużo. I przez ten czas obrosła w dużo zasad, zaleceń, informacji, sposobów działania. Ponieważ no, jeżeli pomyślicie o tym, o takim pomyśle, o takiej idei, że tworzymy encyklopedię, którą każdy może edytować, no to za nią oczywiście musi stać dużo różnych regulacji, zwyczajów i zasad i zaleceń. Ale tak naprawdę, moim zdaniem, a przeszkoliłam już mnóstwo osób, żeby zrozumieć Wikipedię, wystarczy zrozumieć 5 najważniejszych zasad, czyli 5 filarów Wikipedii. I ja wam opowiem dzisiaj o tych 5 filarach i myślę sobie, że jeżeli wy załapiecie to, co teraz o tych filarach mówię, to potem za każdym razem, kiedy będziecie zadawać sobie pytanie dotyczące tego, czy w Wikipedii coś można, czy nie można, jakby to tu zrobić, to jeżeli odniesiecie się do pamięci o tych 5 filarach, to uzyskacie, prawdopodobnie będziecie w stanie sami sobie wyciągnąć na to odpowiedź. Pierwszy filar Wikipedii wydaje się być super oczywisty, bo brzmi on Wikipedia to encyklopedia. No i oczywiście wszyscy wiemy, że Wikipedia to encyklopedia i co tutaj można z tego wyciągnąć. Ale tak naprawdę to, że Wikipedia to encyklopedia, to oznacza, że ona nie jest wieloma innymi rzeczami. To znaczy, że Wikipedia nie jest słownikiem, katalogiem, bazą danych. To znaczy, że nie zawiera wszystkiego, tylko tematy znaczące, które wikipedyści nazywają tematami encyklopedycznymi, czyli na tyle znaczącymi i rozpoznawalnymi o takim wpływie na rzeczywistość, żeby mogły znaleźć się w encyklopedii. I teraz jak to jest z tą encyklopedycznością? Kto decyduje? Jest bardzo różnie. Dla niektórych zakresów tematu wikipedyści ustalili dość sztywne kryteria tego, co jest encyklopedyczne, a co nie. Jakie są przesłanki encyklopedyczności. Czyli na przykład naukowiec jest encyklopedyczny na pewno, na 100%, jeżeli ma tytuł doktora habilitowanego. Czyli na przykład wszystkie budynki wpisane do rejestru zabytków są, jak to mówią wikipedyści, autoency, czyli automatycznie encyklopedyczne. W niektórych przypadkach to jest trochę trudniejsze, dlatego że znacznie trudniej jest ustalić jasne kryteria encyklopedyczności, na przykład dla działaczy i dla działaczek społecznych. A czasami jest tak, że pewne tematy, nie wiem, dzieła kultury czy pewne osoby
Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak to jest, i wtedy społeczność podejmuje na ich temat, na temat takich haseł dyskusję i decyduje, czy one powinny zostać, czy zostać skasowane. Ja lubię podawać przykład Jolanty Rutowicz i teraz nie widzę czatu, ale więc nie będę was sprawdzać, ale mam nadzieję, że są wśród was osoby, które pamiętają Jolantę Rutowicz. Jeżeli nie, to wam zaraz powiem, kto to jest. Jolanta Rutowicz to jest taka celebrytka, która jest znana głównie ze swojego wystąpienia w programie Big Brother, gdzie pojawiła się takim dużym, pluszowym koniem i gdzie też była znana z takich dosyć rozpoznawalnych wypowiedzi, i ona w pewnym momencie była rzeczywiście sensacją wśród, nie wiem, w internecie, w portalach plotkarskich i tak dalej. W związku z tym nieustannie pojawiał się ktoś z takim pomysłem, żeby napisać o Jolancie Rutowicz hasło w Wikipedii. No a wikipedyści kasowali to hasło, bo encyklopedyczność nie może być tymczasowa, bo jednorazowy występ w programie telewizyjnym nie jest osiągnięciem ponadczasowym i w związku z tym Jolanta Rutowicz w Wikipedii być nie może. No okej, ale jeżeli teraz sobie pójdziecie i otworzycie sobie Wikipedię i wpiszecie Jolanta Rutowicz, to znajdziecie tam hasło Jolancie Rutowicz. No i co się stało? Co się zmieniło? Otóż w pewnym momencie Wiesław Godzic napisał książkę o polskich celebrytach i między innymi napisał tam, że Jolanta Rutowicz reprezentuje pewien typ celebryty. I tu się zadziała, słuchajcie, magia, bo Jolanta Rutowicz z jednorazowej uczestniczki programu telewizyjnego zmieniła się w ponadczasowy, naukowo opisany typ. I teraz, kiedy wy będziecie, i to jest moje osobiste, wymyślone przeze mnie i przeze mnie stosowane kryterium Jolanty Rutowicz. To znaczy, jeżeli będziecie myśleć o tym, czy wasz temat jest encyklopedyczny, czy nie, to spróbujcie sobie zobaczyć, gdzie on się mieści na skali Jolanty Rutowicz. Czy on jest bliżej Jolanty Rutowicz z pluszowym koniem jednorazowej uczestniczki programu telewizyjnego, czy on jest bliżej Jolanty Rutowicz ponadczasowego typu celebryty. I mam nadzieję, że to kryterium Jolanty Rutowicz pozwoli wam mniej więcej się zorientować, o co chodzi. Jeżeli nie wiecie, czy temat, o którym chcecie pisać, jest encyklopedyczny, czy nie, możecie pytać doświadczonych wikipedystów, wikipedystki na pewno pomogą, choć nie zawsze będą zgodni. Ale to jest osobny temat. To, co jest jeszcze super ważne i co jest chyba najważniejsze, i jeżeli macie z tego szkolenia wyjść z jedną rzeczą, to jest ta rzecz, z którą chciałabym, żebyście wyszli, to jest to, że do Wikipedii można wpisywać tylko i wyłącznie informacje oparte o zewnętrzne źródła. To znaczy, jeżeli wpisujemy coś do Wikipedii, to nie może być nasze własne odkrycie. To nie może być nasz pomysł, to nie może być coś, co usłyszeliśmy, tylko to musi być oparte o wiarygodne zewnętrzne źródło informacji i wtedy w haśle w Wikipedii dodajemy przypisy albo dodajemy sekcję bibliografii, ale wikipedyści najbardziej lubią przypisy. I to jest naprawdę super, super ważne. Ja nie mogę wam, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak ważne to jest, dlatego że to jest mechanizm chroniący wiarygodność Wikipedii. Dlatego że jeżeli wy będziecie chcieli, czy chciały sprawdzić, czy dana informacja, którą znajdujecie w Wikipedii, jest godna zaufania, to, co jest dla was tym gwarantem, jest sprawdzenie jakości źródła, z jakiego ona pochodzi. Wy możecie pójść za przypisem i zobaczyć, czy to jest informacja, skąd ona pochodzi. Czy ona pochodzi z prasy codziennej, czy ona pochodzi z recenzowanego czasopisma naukowego, czy ona pochodzi z jakiejś naukowej monografii. Ta jakość źródła jest ważna, czy w ogóle nie wiadomo, skąd ona pochodzi. I to jest to, co wam zabezpiecza jakość Wikipedii. I dlatego wikipedyści też po to, żeby sami mogli weryfikować te informacje, bardzo mocno domagają się źródeł wszystkiego, co do Wikipedii wpisujecie. To jest super ważne i to służy zarówno czytelnikom i czytelniczkom, jak i twórcom i twórczyniom Wikipedii. Tak jak powiedziałam, Wikipedia to jest miejsce, gdzie nie mogą trafić informacje, które są przez was, nie wiem, jakoś odkryte, ustalone i tak dalej. I jeżeli sobie teraz usiądziecie i tutaj w czasie tej pandemii trwającej dokonacie jakiegoś niesamowitego naukowego odkrycia, to super,
Bardzo się z tego cieszę, ale nie pędźcie z nim do Wikipedii, dlatego że to nie jest ta platforma. To nie jest to miejsce, gdzie my możemy publikować nasze pierwsze odkrycia albo wnioski, które ciągnęliśmy z czytania dokumentów historycznych czy dokumentów w archiwach. Dlatego że my nie mamy zasobów, żeby te rzeczy weryfikować. My dopiero jako Wikipedia zbieramy informacje z innych źródeł. Dlatego z waszym wiekopomnym odkryciem najpierw idźcie do zewnętrznego źródła, opublikujcie, nie wiem, w Nature czy gdzieś i potem stamtąd do Wikipedii. Drugim filarem Wikipedii, który jest super ważny, jest filar oznaczający, że Wikipedia to neutralny punkt widzenia. I to jest bardzo ważne, dlatego że kiedy tworzymy globalne, ogromne źródło wiedzy, jeżeli to źródło wiedzy jest tworzone przez tak zróżnicowaną, ogromną, gigantyczną społeczność, to musimy się bardzo mocno trzymać tego, że to źródło wiedzy jest neutralne. Wikipedia nie ma poglądów. Niezależnie od tego, jakie by to były Wikipedia, ich nie ma. Po pierwsze dlatego, że ludzie, którzy ją tworzą, to nie jest jakaś jednolita masa. To są bardzo różne jednostki, to są bardzo różne osoby, o różnych poglądach, są w różnym wieku. To jest platforma, na której dziesięciolatka zainteresowana ornitologią spotyka się z 90-latką piszącą o przedmiotach codziennego użytku i oba to są autentyczne przykłady wikipedystek, żeby wspólnie pracować. To jest miejsce, gdzie ateista z księdzem katolickim mogą wspólnie współtworzyć hasło. To jest takie miejsce. I dlatego, że my jesteśmy różnorodną społecznością, dlatego właśnie możemy zachowywać neutralność. I teraz jak ta neutralność działa w praktyce? Ona działa w ten sposób, że Wikipedia rzetelnie opisuje wszystkie istotne aspekty i punkty widzenia. Kiedy mówię o aspektach, które są istotne, to mam na myśli to, że przede wszystkim to nie są rzeczy, które ktoś sobie wymyślił w komentarzach na fejsiatku, okay? Tylko to są rzeczy, które zostały opisane w zewnętrznych, wiarygodnych źródłach. I jeżeli na temat jakiegoś, nie wiem, wydarzenia, odkrycia, zjawiska istnieje spór naukowy, to Wikipedia powinna opisać wszystkie strony tego sporu po to, żeby czytelnicy i czytelniczki wiedzieli po pierwsze, skąd pochodzą dane opinie i jakie jest to spektrum poglądów i mogli sami wyrobić sobie zdanie. Poza tym, jeżeli jest tak, że na dany temat istnieją różne sprzeczne poglądy czy wypowiedzi czy oceny, to co jest ważne, to Wikipedia musi je przytaczać opinie nie jako fakty, ale jako opinie, zaznaczając skąd pochodzą. Ja uważam, że to jest bardzo ważna umiejętność każdej osoby, rozróżnianie faktów od opinii i że nie ma lepszego poligonu do ćwiczenia tego niż Wikipedia. Dlatego, że tutaj to jest bardzo ważne. Wikipedyści zwracają na to uwagę i na jakimś poziomie zaawansowani użytkownicy i użytkownicy Wikipedii, coś takiego już się dzieje z ich sposobem myślenia, że my jesteśmy popsuci na zawsze. To znaczy my już jak, ja to widzę po znajomych wikipedystach, wikipedystkach, widzę po sobie, że kiedy my otwieramy gazetę i my coś czytamy, to my bardzo często mamy ochotę wziąć pisak i pisać, ale według kogo? Potrzebne źródło. Nie? Czy na przykład łasica. Łasica to jest takie określenie w slangu wikipedystów, na takie sformułowanie, które jest niby neutralne, ale tak naprawdę próbuje przemycić jakiś punkt widzenia. Więc przygoda z Wikipedią niesamowicie uczula na coś takiego i dla mnie jest to super fascynujące, że kiedy Wikipedia powstała te wiele lat temu, to nie mówiło się jeszcze o fake newsach, raczej mówiło się o tym, dobra, tworzycie sobie tę encyklopedię, każdy może ją edytować, to czy ona będzie w ogóle wiarygodna. I te 19 lat temu my jako społeczność wytworzyliśmy sobie taki sposób myślenia, taki etos i takie narzędzia, między innymi właśnie weryfikowanie źródłami, że teraz my
możemy pokazywać światu, jak sobie radzić z fake newsami i jak z tym pracować, jak odróżniać fakty od opinii, jak pilnować neutralności i dbać o rzetelną wiedzę. I to jest super. Teraz tak, no co się dzieje, kiedy przy jakimś haśle, no bo są oczywiście hasła kontrowersyjne, tak jak istnieją kontrowersyjne opinie i kontrowersyjne, nie wiem, zjawiska, wydarzenia. No i co się dzieje? Jeżeli się tam spotkają wikipedyści, którzy się nie bardzo tutaj mogą zgodzić, z których źródeł korzystać, źródła opisują to inaczej i mają jakąś wizję. Wikipedyści wtedy dyskutują. I to, co jest ważne, to żeby podejmując decyzję w Wikipedii, zostawić swoje opinie, uprzedzenia gdzieś za drzwiami i dyskutować o faktach i o źródłach. A w jaki sposób dyskutować, o tym też wam powiem. W każdym razie, to, co jest ważne, to Wikipedia jest neutralna i te źródła, o których mówiłam przy filarze pierwszym, one są też przy tej neutralności super ważne. Trzeci filar to oznacza, że Wikipedia to wolny zbiór wiedzy. Czyli, że co? To oznacza, że cała zawartość Wikipedii jest udostępniona na tak zwanych wolnych licencjach. Obecna na tym szkoleniu Celina jest znacznie lepszą specjalistką od nich niż ja, więc ja powiem tylko, że one oznaczają, że cała zawartość Wikipedii może być dowolnie i za darmo rozpowszechniana, modyfikowana, pod warunkiem, że zachowane zostaną warunki tej licencji, co oznacza, że możemy sobie, nie wiem, jakieś zdjęcie z Wikipedii jak najbardziej wykorzystywać, nie wiem, umieścić na kubkach i je sprzedawać, ale ważne jest to, żeby za każdym razem podawać autora, autorkę tego zdjęcia oraz informacje o tym, że ono jest na takiej wolnej licencji i można to robić dalej. Tak więc kiedy, to co jest super ważne, to, że jeżeli wy będziecie coś dodawać do Wikipedii, to zwłaszcza to dotyczy multimediów, bo to jest takie, nie? To pamiętajcie, żeby dodawać tylko te rzeczy, do których albo wygasły majątkowe prawa autorskie i one są w tak zwanej domenie publicznej i można z nich w ten sposób korzystać, albo żeby zamieszczać zdjęcia, do których wy osobiście macie prawa autorskie, swoje zdjęcia. I jeżeli korzystacie ze źródeł, o których nieprzypadkowo wspominam po raz trzeci, bo bardzo chcę, albo po raz 30, albo 300, nie? Ale wspominam po raz kolejny po to, żeby one wam bardzo mocno zapadły w głowę, to jeżeli siadacie ze źródłem i je sobie rozkładacie na swoim biureczku, przy swoim laptopie i zamierzacie napisać hasło, to musicie bardzo, bardzo uważać, żeby zachować prawa autorskie autora tego źródła, czyli wyciągamy z niego informacje, jak najbardziej, ale nie łamiemy praw autorskich, nie kopiujemy, staramy się ująć to wszystko po swojemu i tutaj najlepiej działa korzystanie z kilku źródeł, bo ono wtedy pozwala ustrzec się bardziej przed takim nieświadomym plagiatem, kiedy się z bardzo stężonych informacji korzysta. Wikipedyści bardzo dbają o prawa autorskie i chciałabym, żebyście wy też w swoją wikipediową przygodę wchodzili też wyposażeni w takie poczucie, że możecie o prawa, że musicie o prawa autorskie dbać. Tak, ja spoglądam tak zaniepokojona, ponieważ ze mną w pokoju jest kot. I kot usiłuje włączyć odkurzacz i właśnie to zrobił, więc to będzie wspaniałe, bo będziemy teraz szukać jeżdżącego odkurzacza, więc ja na moment wstanę. To będzie złoty fragment tego nagrania. Słuchajcie, Natalia wyłączająca odkurzacz i walczący z kotem. To jest ekstra. Fajnie, że mamy też ten element komediowy. Już zapewniony. Dobra, słuchajcie, kiedy pokazałam wam ten poprzedni slajd, na zdjęciu była taka piękna, szczęśliwa, uśmiechnięta małpa. Żeby też nie marnować waszego czasu na inne rzeczy niż ja, odkurzacz i kot, to odeślę was do Wikipedii, gdzie możecie sobie zobaczyć hasło małpi selfie i dowiedzieć się, po co właściwie Natalia pokazywała wam zdjęcie małpy, mówiąc o prawach autorskich. Super historia i koniecznie do Wikipedii zajrzyjcie. I teraz dochodzimy do mojego ulubionego filaru. Postaram się mówić o nim krótko, chociaż jest to dla mnie trudne, dlatego że jest to filar, który jest najbardziej bliski mojemu sercu.
Filar ten brzmi w polskiej Wikipedii dosłownie: Wikipedia to przestrzeganie netykiety. Natomiast ja uważam, że pojęcie netykiety, ono nie jest takie super jasne dla wszystkich, więc wolę posługiwać się angielskim oryginałem i tłumaczyć go na polski, czyli Wikipedia to traktowanie innych z szacunkiem i uprzejmością. I teraz słuchajcie, pomyślcie sobie o tych wikipedystach i wikipedystkach sprzed 19 lat, którzy tworzą Wikipedię i dochodzą do wniosku, że to jest bardzo ważne, to nie tylko to, żeby dbać o jej rzetelność, ale to, żeby w sam środek serca wpisać też informacje o tym, w jaki sposób powinniśmy się jako wikipedyści i wikipedyski komunikować. I to jest dla mnie jeden z takich przykładów ponadczasowej mądrości społeczności wikipedystów i wikipedystek, dlatego że pomyślcie o tym, że 19 lat temu, w czasach, które mój szef prezes lubi nazywać czasami internetu łupanego, tak, nikt jeszcze nie mówił o hejcie w internecie. To było nowe zjawisko, to było coś, czego nie mieliśmy dobrze rozpoznanego, a wikipedyści, wikipedystki już wtedy wiedzieli, to w jaki sposób rozmawiamy w internecie jest równie ważne jak zasoby, które chcemy udostępnić. I dlatego to jest jeden, ja jestem wielką wielbicielką mówienia o tym, dlaczego Wikipedia jest najwspanialsza na świecie i to jest jeden z takich tematów, na których się bardzo zawieszam, więc powiem tylko, dlatego właśnie Wikipedia jest po prostu ewenementem. Poza tym pamiętajcie też, że pamiętajcie też o tym, co ja powiedziałam gdzieś tam na początku, że Wikipedia jest tak naprawdę projektem tworzenia encyklopedii. I teraz ja wiem, że pierwszy filar głosi Wikipedia to encyklopedia, ale ja uważam, że to nie jest prawda. Wikipedia oprócz tego, że to jest encyklopedia i zawiera cały mechanizm encyklopedii, jest przede wszystkim społecznością. Dlatego, że jej zasoby są zawsze wtórne wobec społeczności, która ją wytwarza, która je aktualizuje i która o nie dba. Bo czy moglibyśmy sobie stworzyć Wikipedię automatycznie? Trochę tak. Jeżeli sobie zobaczycie, jakie są największe wersje językowe Wikipedii, to odkryjecie, że polska Wikipedia jest na 10. miejscu wśród wszystkich 300 wersji językowych i jest to wspaniały wynik, ale że wyżej od niej jest Wikipedia w języku cebułańskim. O co chodzi, nie? Dlatego, że Wikipedia w języku cebułańskim została w dużej mierze stworzona automatycznie. Wiele haseł, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy haseł zostały dodane automatycznie. I oczywiście można to zrobić, tak? Nie wiem, wszystkie hasła o asteroidach, znaleźć jakąś bazę danych, wyciągnąć, stworzyć hasła. Ale kluczowe jest to, żeby była ta baza dociekliwych encyklopedystów i encyklopedystek, którzy będą te hasła aktualizować, będą się nimi zajmować, będą coś dopisywać, poprawiać i chronić je przed wandalizmami, przed niszczeniem. I dlatego społeczność jest potrzebna. Ale kiedy zaprosimy te tysiące osób, a w Polsce Wikipedię tworzy, jeżeli przyjmiemy kryterium jednej edycji miesięcznie, 5000 osób każdego miesiąca, jeżeli przyjmiemy kryterium 5 edycji miesięcznie, to będzie 2500. Więc wiecie, te 5000 osób to jest, zdaje się, tyle samo osób, co mieszka w Zbąszynku, więc wyobraźmy sobie, że cały Zbąszynek, co do nogi, tak, siada w jednym miejscu i próbuje wspólnie podjąć jakiś projekt. Więc żeby się ci nasi wikipedyści, tudzież zbąszynianie, nie pokłócili, to muszą istnieć bardzo dobre zasady tego, w jaki sposób mogą ze sobą rozmawiać. To znaczy, Wikipedia jest jedyną znaną stroną internetową i bardzo czekam, aż kiedyś ktoś na szkoleniu mi wyciągnie inną, w której istnieje egzekwowany, autentyczny i egzekwowany obowiązek zakładania dobrej woli drugiej strony sporu. To oznacza, że za każdym razem, kiedy się spotykamy w Wikipedii, wychodzimy z założenia, że inni ludzie, z którymi współpracujemy, to są osoby, które przyszły w tym samym celu, co my, czyli żeby budować lepszą, fajniejszą encyklopedię. I nawet jeżeli się nie zgadzamy, nawet jeżeli ten ktoś przyszedł do mojego hasła i dopisał rzeczy, które się nie zgadzają z moimi źródłami, albo przebudował mi strukturę tego hasła w sposób, który mi się nie podoba, albo zakwestionował coś, co zrobiłam, twierdząc, że to jest błąd, to cały czas musimy pamiętać, że ta osoba nie przyszła tego zrobić, bo jest po prostu złośliwa, chyba że mamy na to dowody, tylko pamiętać o tym, że ta osoba prawdopodobnie ma tę samą misję, co my, czyli budowanie lepszej, fajniejszej encyklopedii.
Więc zakładamy dobrą wolę innych osób. Zawsze wychodzimy z pozycji wzajemnego szacunku i zrozumienia. Istnieje też egzekwowane zalecenie zachowania chłodnego nastawienia. To znaczy, jeżeli w Wikipedii coś nas wkurzy, zdenerwuje i tak dalej, bo na przykład ktoś powie, nie wiem, poprzednie zdjęcie w artykule było ładniejsze, albo to źródło nie jest rzetelne, albo dlaczego stosujesz dewiz, a nie półpauzę, to nie rzucamy się z krzykiem na tę osobę, tylko bierzemy głęboki wdech, korzystając z tego, że jesteśmy w internecie, robimy sobie spacerki i wracamy, kiedy jesteśmy w stanie spokojnie, merytorycznie dyskutować o tym wszystkim. Ale to też oznacza, że zawsze powinniśmy pamiętać o życzliwości wobec osób początkujących i mam nadzieję, że kiedy ruszycie w Wikipedię, doświadczycie takiej właśnie życzliwości. Oczywiście wikipedyści, wikipedystki to nie jest jakiś specjalny rodzaj istot, które są pozbawione ludzkich wad i przywar, ponieważ pochodzą z innego wymiaru. My, wikipedyści i wikipedystki, jesteśmy ludźmi tak samo jak wszyscy, mamy słabsze momenty i nie zawsze zachowujemy te wspaniałe standardy komunikacyjne, które sobie narzuciliśmy i które sobie wymyśliliśmy, za którymi chcemy podążać. Więc może być tak, że w Wikipedii spotkacie kogoś, kto będzie nieuprzejmy. I wtedy nie piszcie do mnie maila, że was okropnie okłamałam. Tylko pamiętajcie o tym, że to nieuprzejmość tej osoby łamie zasady, na które się Wikipedia zgodziła, w związku z czym możecie w sposób, wy jakby trzymajcie się tych zasad i możecie tej osobie zwrócić uwagę, że odezwała się do was w sposób niezgodny z zasadami Wikipedii, albo poprosić kogoś z administratorów, administratorek albo innych wikipedystów o to, żeby tę osobę upomniał, jeżeli nie czujecie się na siłach. Natomiast pamiętajcie, że od po prostu pierwszej edycji stajecie się częścią tej społeczności, macie prawo do szacunku, uprzejmości i dobrego traktowania, bo to jest ekstra Wikipedii. I w drugą stronę stosujcie te zasady wobec innych. Okay. Uciekam z tego filaru, bo ja o nim bardzo dużo lubię mówić. No i teraz filar piąty. Wikipedia to brak sztywnych reguł. No i o co tej Natalii chodzi, tak? Najpierw spędza 30 minut tłumacząc, jakie są zasady, że tutaj źródła, że tu wolne licencje i tak dalej, a potem mówię, ale Wikipedia to brak sztywnych reguł. No tak, ponieważ kluczowym słowem jest tutaj sztywnych. To znaczy Wikipedia to nie jest brak reguł, one są, ale one są na tyle, ale ponieważ Wikipedia powstaje jako po pierwsze nie produkt, tylko proces, czyli jako przedsięwzięcie obliczone na lata i pewnie nigdy nie kończące się, bo misja zebrania sumy ludzkiej wiedzy to nie jest misja, którą można ukończyć i ona powstaje w zmieniającym się środowisku, to ona powinna też mieć możliwość adaptowania się do świata dookoła. Czyli społeczność wikipedystów, wikipedystek może w każdym momencie zebrać się, przedyskutować jeszcze raz swoje zasady, zmienić je, dostosować do świata, jaki istnieje. Ale to też oznacza, ten filar oznacza jeszcze to, że Wikipedia została stworzona jako projekt pomyślany na współpracę. Cały jej mechanizm, sposób, w jaki ona działa, wszystkie jej reguły i wszystkie jej zwyczaje, one są wyprowadzone z tego punktu, że to jest encyklopedia, którą każdy może edytować. I dlatego, kiedy wchodzimy w Wikipedię, mimo że istnieje mnóstwo reguł i zasad, nie powinniśmy się obawiać. Ja się obawiałam na początku mojej przygody z Wikipedią, tylko powinniśmy wchodzić z dużym z poczuciem, że chcemy zrobić coś dobrego, pewnie czasem popełnimy błędy, pewnie ktoś je poprawi i nam powie, że popełniliśmy błędy i to jest wszystko ok, dlatego że w Wikipedii uczymy się tworząc Wikipedię i jeżeli tylko będziemy pamiętać o tym, żeby dbać, żeby wychodzić z takiego punktu, że chcemy ją ulepszyć i chcemy o nią dbać i wiemy, że to jest nasze wspólne dobro, to naprawdę wszystko będzie ok. Wikipedia jest tak zbudowana, że znacznie więcej wysiłku wymaga psucie Wikipedii niż jej współtworzenie. Dlatego, że
cały ten mechanizm jest zbudowany tak, że pomyłki czy wykonane ze złej woli wandalizmy, bo to też się zdarza, da się bardzo łatwo wycofać jednym czy dwoma kliknięciami. Dlatego nie ma się co obawiać, tylko po prostu wskakiwać w ten projekt i go współtworzyć. I jedną rzeczą, którą jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, bo ostatnio miałam taką refleksję, że o tym mówi na szkoleniach zbyt mało, to jest to, że Wikipedia to jest projekt współpracy i ona i to ją różni od wszystkiego, co Wy znacie. I kiedy ludzie myślą o Wikipedii, to przykładają do niej bardzo dobrze znane sobie pojęcia, że to jest strona internetowa, że to jest jakaś platforma. Kiedy ja mówiłam społeczność, nie wiem, 15 lat temu, to się słyszało inaczej niż kiedy mówię społeczność teraz, dlatego że teraz to pojęcie społeczności bardzo często jest przykładane do takich pojęć jak na przykład media społecznościowe. Ale to nie jest to samo. Kiedy ja mówię społeczność Wikipedii, to nie jest po prostu zespół ludzi, odbiorców treści, którzy dają jakieś lajki lub nie, albo śledzących komunikaty. Kiedy ja mówię społeczność, ja mam na myśli coś naprawdę potężnego, czyli zbiór, ogrom ludzi, którzy spotykają się po to, żeby coś razem współtworzyć, budować, dyskutować, czasami się spierać, a czasami się wspierać. I to jest naprawdę fantastyczne i dlatego... I bardzo warto o tym pamiętać, że Wikipedia jest, jak mój kolega zawsze mówi, to nie jest encyklopedia, to jest społeczny projekt tworzenia encyklopedii. I to też warto zapamiętać. I o tym, jak działa społeczność Wikipedii, bardzo dobrze opowiada taka historia, którą sobie całkiem niedawno przypomniałam. Jest to historia o dziurze drogowej. Parę lat temu w pewnym programie telewizyjnym dziennikarz powiedział, że no, dziura drogowa to jest zjawisko tak trywialne, że nie ma nawet hasła w Wikipedii. No i rezultat był oczywisty. Hasło o dziurze drogowej pojawiło się w Wikipedii w przeciągu minut. Ktoś się napisał, parę minut później przyszedł ktoś inny i rozbudował. I tak w przeciągu 2 dni z tego braku hasła społeczność, dorzucając po cegiełce i po kawałku, stworzyła bardzo ładne, bogate i obfite w informacje hasło o dziurze drogowej, które sami możecie sobie zobaczyć. Dlatego, że jakby cechą tej społeczności jest to, że bardzo szybko rusza do współpracy i że ma taką automatyczny instynkt zabierania się za pracę, jeżeli jakaś praca jest do wykonania. Okay. Dobrze, tutaj macie informacje o licencjach, żeby nie było, żeby Wam pokazać, działają wolne licencje w praktyce. I co? I to tyle ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, to my z Celiną chętnie odpowiemy. Zobaczę.